Dzień dobry. Dzień dobry. Dawid Narożny dzisiaj u mnie. Siemanko. Piękni i młodzi. A jak? Powiedz mi, Dawid, jak ja się przygotowywałem do naszej rozmowy, to dużo się o tobie dowiedziałem. Piłka nożna. Piłka nożna? Aha, dobra, na zdjęcie, granie, dobra. Tak, granie w piłkę nożną. Okay. Do tego jeszcze skończona szkoła gastronomiczna, tak? Tak, to prawda. Kim ty chciałeś być? Kurde, powiem ci szczerze, że na to gastronomię to poszedłem tak naprawdę trochę za namowami mojego kolegi. Mhm. A z drugiej strony też nie chciałem iść do liceum, więc mówię, no dobra, no to do zawodówki nie, bo mama mnie zabije. A poza tym to tak wtedy to tak wiesz, no troszeczkę, no po prostu nie, ale mówię, no to pójdziemy do technikum, to dawaj do technikum. No i poszliśmy do tego technikum gastronomicznego, aczkolwiek ja wtedy jakoś nie miałem za dużo wspólnego z tą gastronomią. Powiem szczerze, że to ta szkoła mi dużo dała, bo tak mnie zainspirowała trochę, nie? Mm-hmm. I załapałem bakcyla rzeczywiście, chociaż później przez dłuższy czas po szkole nie używałem tego w ogóle, aczkolwiek bardzo dużo rzeczy z tej szkoły zapamiętałem, bo mnie to interesowało. Mm-hmm. Nie? Te wszystkie zagadnienia. I powiem szczerze, że w końcu jak zacząłem tego używać, to zaczęło mi to całkiem dobrze wychodzić. Może wiesz, nieskromnie, ale potrafię wszystko zrobić w kuchni. Okej, powiedziałeś, że mama by cię zabiła, gdybyś poszedł do zawodówki. To jakie były, że tak powiem, wizje twoich rodziców na ciebie? Nie było jakichś takich, wiesz co, wizji nie wiadomo jakich. Ja tak naprawdę po gimnazjum sam nie wiedziałem, co będę robić. No i moi rodzice tak samo nie wiedzieli, wiesz. Ja ci przystawię troszeczkę ten mikrofon, no. Kontynuuj. I moi rodzice tak samo nie wiedzieli, więc no nie było jakiegoś takiego wyboru za mocnego. A no mówię, nie chciałem iść do liceum, bo też wiedziałem, że w technikum będzie trochę luźniej. Więc mówię, dobra, pójdziemy w technikum luźniej niż w liceum. No bo wiesz, no jakby nie wiem jak jest teraz, ale wtedy jak ja byłem, no to liceum trwało 3 lata, 8-9. No, to jesteśmy praktycznie liceum trwało 3 lata, a technikum trwało 4 lata, więc te 3 lata było rozłożone na 4. Więc... No, teoretycznie tak, ale, wiesz, ale tam jeszcze egzaminy zawodowe i inne takie rzeczy, nie? Ale ten egzamin zawodowy to była sama przyjemność. Wiesz, na gastronomii egzamin zawodowy to jest tak naprawdę zorganizowanie przyjęcia. Tam musimy na 120 osób, rozpisanie menu i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Więc to jak się tego nauczyłeś, to była prościzna tak naprawdę, nie? Czyli ty jesteś też z tego rocznika, który był wychowany na Disco Relax. No tak, no Disco Polo Live, Disco Relax, wiesz, jak później po, nie wiem, 20, znaczy no może nie po 20, ale po 10, po tam 12 latach, właśnie z Robertem Platem się żeśmy spotkali na koncercie i tam jakieś kielicha wypiliśmy, no to było takie wow, wiesz, z Marcinem z Boysów, z Marcinem z Toplessów, w ogóle ze Sławkiem z Bayerfula, no to były, wiesz, to były tak naprawdę ikony, które ja oglądałem będąc wdącem i leżąc z rodzicami na łóżku, w niedzielę, wiesz. Nie? W niedzielę, po śniadanku albo do śniadanku. Przed kościołem chyba jakoś tak to było. Tak, wtedy. Tak to leciało. No, tak to wyglądało. To były takie czasy, że wtedy disco polo to było top of the top, nie? Nikt się nie wstydził, że tego słucha, wszystko było okej, nie? Potem się to zmieniło. Na jakiej ty muzyce ty się wychowałeś? Bo to, że za łebka słuchaliśmy właśnie disco polo, to jest jedno, nie? No ale potem to jednak odeszło w niełaskę i podejrzewam, że jak jesteśmy ten sam rocznik, to było troszeczkę inaczej. Wiesz co, różna to była muzyka, różne były trendy. Było bardzo dużo hip-hopu w pewnym czasie. Właśnie pamiętam, jak była pierwsza kaseta Leroya. Jezu, jakie to było wtedy, wiesz, nielegalne. Ja to przegrywałem, pamiętam, na takim magnetofonie w ogóle jeszcze, z kasety na kasetę, na słuchawkach, wiesz, na maksa, żeby to jednak głośne było. No, nie no, ja się bałem, żeby stary mi nie wszedł do pokoju, bo by mnie po prostu zajebał wtedy, nie? Ale uwierz mi, jak ja potem tą kasetę miałem, jeszcze miałem takiego Walkmana tam na baterię, te baterie były, wiesz, strasznie drogie wtedy, pamiętam, i ten Walkman trzymał może 2 godziny, ale jak się do szkoły z tym przyszło i z tymi słuchaweczkami, to byłeś kotem, nie? No. Byłeś kotem po prostu. No co, Leroy właśnie, Paktofonika, ale też jakby z drugiej strony jakieś właśnie, pamiętam, Britney Spears, Backstreet Boys, nie no, wszystkiego się słuchało, wiesz, to co gdzieś tam leciało, czy na dyskotekach, czy gdzieś tam, wiesz, to się słuchało, czy w telewizjach, bo wtedy jeszcze ten internet tak nie hulał, nie? Tylko była YouTube... Viva na przykład MTV i z tego się czerpało jeszcze muzykę, nikt jakby
nie, wiesz, chcąc posłuchać muzyki, nie wchodził jeszcze na YouTube'a, nie? Tak, no, no. Kiedyś właśnie Viva MTV, dokładnie, tak jak mówisz, i to było tyle. Jak to mówią, gimby nie znają. No, gimby nie znają, wiesz. No kiedyś nie było czegoś takiego, że ktoś wrzucił teledysk i pierwsze co to, telefon i wchodzisz na YouTube'a, ile wyświetleń, czy jest na karcie? No właśnie, to jest w ogóle, nie? Przerąbane, no. Że teraz ta karta na czasie jest takim wyznacznikiem. Tobie się to podoba, jakie są te czasy teraz? Wiesz co, ja się myślę, że potrafię zaadoptować w takie, jakby w to, co jest w tym momencie, no bo to są trendy, które tak naprawdę, no, wyznaczają to ludzie, nie? Mhm. Więc no jest jak jest, aczkolwiek też uważam, że z jednej strony są to trochę lepsze czasy niż te, co były kiedyś, bo kiedyś większą władzę miało radio. Mhm. Większą władzę miały, wiesz, duże media, bo małych po prostu nie było. Mhm. No nie... teraz też jakby nie patrzeć, to duże media nie, mają ta, ale nie, władzę. Nie, jakby, no, masz jeżeli, rację. Na przykład jeżeli chodzi o wytwórnie. Masz nie? rację, ale to jest jakby ta władza, która cały czas była. Mhm. Tam się nic tak naprawdę nie zmieniło, oni mają tam swoje, wiesz, swoje jakieś zasady i reguły funkcjonowania i to się nie zmieniło. Aczkolwiek uważam, że teraz jest bardzo dobry czas i przede wszystkim dla takich małych twórców, dla twórców, którzy, wiesz, siedzą sobie w domu i mogą sobie zrobić coś i wypuścić na tego YouTube'a, mm-hmm. czy na TikToka, mm-hmm. bo to w tym momencie, jak się zrobi z tego trend, jak się zrobi z tego viral na TikToku, no to taki, wiesz, taki właśnie chłopaczek czy dziewczyna, którzy są bardzo nieśmiali, którzy, nie wiem, no nie mają w ogóle szans, żeby się gdziekolwiek dostać, albo nie mają kasy, mm-hmm. raptem mogą z tego wszystkiego raz, że mieć ogromną satysfakcję, a z drugiej strony też, wiesz, fajnie zarabiać. Mhm. Ja uważam, że to są bardzo dobre czasy dla nowych artystów, aczkolwiek z drugiej strony też tych artystów jest bardzo dużo teraz, mhm. no bo każdy ma do tego, no, każdy tego, ma szansę, każdy ma dostęp i możliwość. Jest tego mnóstwo i ciężko jest przesiać tak naprawdę. No a kiedyś nie? po prostu tej możliwości jakby za bardzo nie było. No tak, to się zgadza, że są pewne możliwości, natomiast żeby też się przebić, to nie jest łatwo, bo teraz każdy chce być raperem tak naprawdę. Co drugi chłopak w bloku chyba chce być raperem. To jest racja, ale też zauważ, że znaczy, no może ty nie siedzisz w tej branży, ja siedzę bardziej w branży disco, mhm. więc no też każdy chce być disco polowcem i każdy myśli, że zrobi piosenkę, mhm. i za chwilę ta piosenka będzie hitem. No. Co więcej, nawet jak już robię piosenkę, to napiszę tam zespół bla bla bla, myślnik, piosenka tam, ona jest zarąbista na przykład, mhm. i w nawiasie hit 2024. A czasami jest to puszczone na przykład pod koniec 2023 roku, więc zanim rok jakby 2024 nastąpi, ta piosenka jest już hitem tego roku. A co najśmieszniejsze, określone jest przez kogo? Przez samego wykonawcę. Przez samego wykonawcę. Ja tego nie rozumiem, ale w porządku. Duże pieniądze są w disco polo, bo jeżeli chodzi o Zenka Martonika, no to chyba to jest król królów, nie? Jeżeli chodzi o disco polo i o ilość zarobków, ilość koncertów, no, to są naprawdę miliony rocznie. Oczywiście, ale trzeba wziąć też pod uwagę, że Zenek bardzo ciężko zapierdzielał. A to na pewno. Przez, no. nie wiem, myślę, że już 30 lat. Mhm. I z tego, co ja wiem i słyszałem, i też znam Zenka i pozdrawiam serdecznie, bo jest to przecudowny człowiek. Mhm. Zresztą on też nie miał lekko całe życie. On też naprawdę przez 20 lat jakichś ogromnych pieniędzy tam nie miał. On po prostu grał. Często i gęsto, z tego, co słyszałem, to nie grał samych koncertów, ale grał też na początku całe zabawy, mhm. czyli kilkugodzinne do białego rana. No i co? No i to też na pewno się jakoś tam na nim odbiło, więc to nie jest też tak, że mu się od tako po prostu, no, trafiło. To, ciężko zapierdzielał. Żadnej tak nie ma, prawda? Wiesz, Boys tak samo, Weekend, zespół tak samo i myślę, że wiele, wiele innych zespołów, to naprawdę na palcach jednej ręki można policzyć zespoły, mhm. którym się od razu udało. Mhm. Naprawdę tak od razu, że puścił jeden kawałek, jeb, hit, wiesz, koncerty, w ogóle żadnych wesel, o weselach nie słyszał, nie zna żadnych jakby polskich szlagierów, a już gra wesel, a już gra jakby koncerty. Mhm. Nie? Wy zaczęliście od wesel w ogóle. W ogóle powiedz mi, jak to się wydarzyło, że w twojej głowie powstał pomysł do tego, żeby zacząć śpiewać i grać? Poszedłeś do tego technikum i co? Tak. Miałeś gotować i co? Nie, i jak miałem 18 lat, to pojechałem na wakacje. Mhm. Zaprosił mnie chrzestny na wakacje do Grecji właśnie. O.
No i mój chrzestny był z zamiłowania bardzo, bardzo lubił śpiewać i miał też taki zestaw karaoke z pogłosem. Kurwa, to był kosmos, z mikrofonem bezprzewodowym, więc to dla mnie to już było, wiesz, w ogóle była bajka. No i się okazało, że jakoś tam w te dźwięki trafiam, coś tam się dzieje, ale ten głos jest mocno zablokowany, ale to by śpiewałem. Wiesz, a czemu był zablokowany głos? Nigdy tego głosu nie ćwiczyłem tak naprawdę. Przez te 18 lat chciałem śpiewać zawsze, ale nie miałem jakby możliwości, może też nie miałem odwagi, może też nie miałem motywacji żadnej. No i tam jakoś tej motywacji nabrałem, wiesz, każdy klepał po plecach, wiadomo, że chujowo wychodziło, ale wiesz jak to jest, rodzina to wstyd. Super, weź zaśpiewaj jeszcze raz. No i co, i w końcu uwierzyłem, że mogę, tak mi się wydaje. No i jak wróciłem, to naprawdę tak się poważnie za to zacząłem brać. Ćwiczyłem dużo, a w międzyczasie zacząłem grać jakieś tam właśnie jako DJ, imprezki, jakieś tam na weselach, już powoli jako wokalista zacząłem prowadzić też imprezy, no od zera tak naprawdę, jak trzeba było, to jechałem ze sprzętem, ze sceną, wiesz, rozstawiać i tak dalej, więc no od podszewki to wszystko. A to tam. W szkole nie byłeś takim, że jak były jakieś, nie wiem, imprezy szkolne pod tytułem jakieś apele po tych wakacjach powoli zacząłem się wdrażać w to, ale to też było spowodowane tym, że musiałem być takim, że tak się wyrażę, szkolnym grajkiem i ogarniaczem wszelkiego rodzaju imprez i przede wszystkim sprzętu, bo nikt tego nie potrafi ustawić. Zresztą wiesz, jakie sprzęty są w szkołach. No wiem. Nikt tego nie potrafi ustawić, więc a że ja też miałem dużo absencji w szkole, bo często i gęsto nie chciała mi się po prostu chodzić. Więc trzeba było z panią dyrektor żyć dobrze i ze wszystkimi nauczycielami. No i udało mi się to, że jest tak naprawdę z zachowania nagannego raptem się zrobiło dobre. Ale szkołę skończyłeś normalnie, z maturą zeszłym? Nie, oczywiście, że tak. Wszystko. Z tego technika masz zrobionego? No, oczywiście, że tak. Czyli wszystko picobello. Wszystko tak naprawdę w tym takim podstawowym czasie. Nie było jakichś tam dodatkowych terminów czy coś, tylko normalnie zdane. Dobra. No i co, pojechałeś na te wakacje w Grecji, złapałeś tego bakcyla, rodzina klepała po plecach i co dalej, bo od tego momentu do rozpoczęcia grania wesel, coś się zapewne jeszcze w twoim życiu działo, że ty utwierdziłeś się, że to chcesz robić, nie? No wtedy właśnie zacząłem współpracować z takim, z pewnym menedżerem, Markiem Kuścińskim, pozdrawiam Marka. Mhm. I zaczęliśmy grać różne imprezy. On mnie tam wysyłał, bo on tam miał tam jakieś tam różne zapytania, filmówki, jakieś tam grille, pamiętam, no, czy jakieś właśnie wesela, czy jakieś, nie wiem, festyny różne, więc tam jeździłem na to i to on miał też jakby grupkę ludzi, z którymi współpracował. No i w pewnym momencie właśnie zacząłem, dokoptował mnie do zespołu weselnego. No i z tym zespołem zacząłem grać i tak dalej. No i co? I później jakoś tak się stało, że poznałem się ze swoją, już teraz byłą żoną. I w pewnym momencie postanowiliśmy, że sami będziemy grali już te wesela. Czyli odpięliście się po prostu. Tak, odpięliśmy się. Aczkolwiek no nie było to łatwe. Czemu? No wiesz jak to jest. Wiadomo, że nikt... Często rozstania są trudne, nawet z menadżerami. Więc no, padło kilka gorzkich słów, aczkolwiek suma summarum teraz już jesteśmy na takiej normalnej stopie koleżeństwa. Ale mieliście jakąś taką umowę nie mieliśmy żadnej umowy. Wiesz, chcieliśmy to załatwić jakby normalnie, ale wiadomo, że no, każdy się też denerwuje, wiesz, biorąc pod uwagę pewne kwestie. Przede wszystkim finansowe, bo jakby ktoś wtedy tracił cały zespół praktycznie, nie? My sobie poszliśmy na swoje i tyle. Ja też to jestem w stanie zrozumieć. No, także wtedy było trochę nerwów, ale no, jakby przeszliśmy na swoje i zaczęliśmy grać te wesele i no, wtedy się nazwaliśmy Piękni Młodzi po prostu. Ja tą nazwę wymyśliłem. Tak jest, ty wymyśliłeś tą nazwę. Tak, ale nie, ale tak naprawdę bez jaj. Było tak, że tak sobie ustałem w lustrze, taki skacowany, mówię, kurwa, jak jestem piękny i młody. Tak się stoję, myślę, ja pierdzie, a może by tak zespół nazwać? Mówię, wyobrażasz sobie, że tam, wiesz, wchodzimy na salę młodych, witamy i tak dalej, no i wita państwa zespół Piękni Młodzi. Każdy się na nas patrzy, wiesz. No. I tak było. Nikt nie chciał na początku tego, ale potem się wszyscy zgodzili. No i potem się okazało, że tam rzeczywiście, no może nie na weselach, bo na weselach, wiesz, na weselach ludzie tak na to nazwę patrzyli,
tak troszeczkę, wiesz, a piękni młodzi, wcale nie tacy piękni i tak dalej. Ale potem wchodząc już jakby, wiesz, w sferę koncertową, no to okazało się, że nazwa jest strzałem w dziesiątkę po prostu, nie? Że chwytliwa. Bardzo, bardzo, bardzo chwytliwa, aczkolwiek też jakby na początku naszej takiej drogi jeden z menadżerów, który chciał z nami współpracować, powiedział, że no wszystko cacy, tylko trzeba zmienić nazwę. No ja się nie dziwię czasem. A to zmieniliśmy menadżera. No. Ja się nie dziwię, że czasem, wiesz, menadżerowie mogą mieć takie pomysły i tak. Wiesz, jeżeli są w branży długo, to mogą mieć jakieś po prostu wizje, które według nich mogłyby się ewentualnie sprawdzić. No właśnie, sprawdzić. A też wydaje mi się, że ta nazwa była też dlatego dobra i chwytliwa, a też wielu osobom mogła nie pasować, dlatego, że była, kurde, nie wiem jak to nazwę, może prosta bardzo i taka, wiesz, i taka, albo wręcz za prosta. No prosta po prostu i mogła, prosta po prostu, tak, no, mogła nie pasować. No właśnie, i przede wszystkim w disco też nie była to nazwa angielska, bo z reguły, wiesz, u nas boys. Zespoły w disco, no tak, no. Boys, wiesz, after party, after dance, dance weekend. Project i tak dalej, no to jest jakby duża inspiracja nazwami angielskimi. A tu wjeżdża pięknie, wjeżdżają pięknie młodzi. Young and beautiful. Tak, wróćmy do momentu, w którym poznałeś swoją byłą żonę. Jak poznaliście się i wymyśliliście ten zespół, to już coś tam między wami zaczęło sobie iskrzyć, czy to raczej było tak? Mieliśmy różne, poznaliście w ogóle? Mieliśmy różne perypetie. Poznaliśmy się, to nie jest w ogóle żadna tajemnica, poznaliśmy się na weselu i tak jakoś tam, wiesz, ze sobą wyszło. I w końcu zaczęliśmy, na początku graliśmy w dwóch osobnych zespołach, potem graliśmy już w jednym. No i tak to było. I po prostu tyle. I po prostu tyle. I stwierdziliście, że teraz czas iść na swoje i założyć sobie swój ten. No i tak naprawdę tych wesel ile? Ile tego graliście? My nie graliśmy. Znaczy ogólnie jako piękni młodzi dużo wesel nie zagraliśmy, bo zagraliśmy tak naprawdę jeden cały sezon. Ile w sezonie się gra sztuk takich? No myślę, że koło 50 wtedy zagraliśmy. To nieźle. No i tak i nie. Dlatego, że też wtedy byliśmy na etapie, że to się wyrażę, inwestycji. Byliśmy młodzi po prostu. Jeszcze mieliśmy dziecko małe. Więc no jakby etap inwestycji. Do dorabiania się, wiesz, gromadzenia jakichś tam różnych najpotrzebniejszych rzeczy, więc te pieniądze, nie, przepraszam, graliśmy dwa sezony, tak mi się wydaje, chyba dwa były sezony, więc te pieniądze po sezonie się po prostu wykruszały. I trzeba było czekać dalej na sezon, żeby ten, no i właśnie w trakcie drugiego sezonu zaczęliśmy robić te swoje piosenki, już tak próbować, no i powstała Niewiara. No i tak naprawdę przed to Niewiarą jeszcze mieliśmy z 4 chyba numery nagrane, ale powiedzieliśmy sobie, że już chuj, ostatni numer. Jak Niewiara nie pójdzie, to koniec, w ogóle nie robimy. No z tą Niewiarą też było tak, że tam była inspiracja inną piosenką ogólnie, ale jakoś zbieg tak naprawdę wielu różnych sytuacji. I szczęście, że poznaliśmy niektórych ludzi, że trafiliśmy na nich na swojej drodze, między innymi Janka Bańkowskiego, którego też pozdrawiam, który właśnie stworzył nam aranżację, jakby opakował nam to, co my chcieliśmy zrobić. No i okazało się, że jak usłyszeliśmy, to mówię, o kurde, to jest fajne, nie? Wtedy właśnie, bo my ten numer mieliśmy dobre z pół roku przed premierą. I graliśmy go normalnie na swoich imprezach. Sylwestrze, na jakichś tam Andrzejkach, na jakichś tam, wiesz, walentynkach i tak dalej. Jakieś tam wysółko się trafiło. I graliśmy tę piosenkę zawsze, bo wtedy królowała Ona tańczy dla mnie. No to był wtedy hicior. To był hicior wtedy niesamowity. Byś tego nie zagrał, jakbyś tego nie zagrał, to ludzie po prostu wężyk wszyscy na parkiet. I po tym właśnie graliśmy, a zawsze było tak, że czego byśmy po tym nie zagrali, to wszyscy ludzie schodzili z parkietu. No i zagraliśmy właśnie pierwszy raz, pamiętam, na Sylwestrze zagraliśmy Niewiarę i ludzie tak schodzą z parkietu i tak w pewnym momencie jest, kurde, się patrzą, że coś im tam gra w głowie i rzeczywiście naprawdę te 90% ludzi na parkiecie zostawało i dobrze się bawiło. To nas tak trochę, wiesz, tknęło, że może być dobrze. No i rzeczywiście wydaliśmy ten numer przed wakacjami, aczkolwiek jakby okazało się, że wtedy nie było żadnej możliwej promocji, to był tylko YouTube. My to wysyłaliśmy wszędzie, do wszystkich telewizji, które były dostępne, do jakiegoś tam jednego, drugiego radia. Nikt tego nie chciał grać, nikt. I pojawiło się Radio Plus, jakiś właśnie, nie wiem, to był menadżer, dyrektor, właściciel, czy zadzwonił do nas, czy napisał maila, że on bardzo prosi, mu się bardzo podoba ta piosenka i chce ją grać u siebie na antenie, nie? No, więc wysłaliśmy mu tą piosenkę i później takim w sumie przełomowym momentem było to, jak pojechaliśmy gdzieś na Mazury nad jeziora i
No i wysiadamy sobie i tam, wiesz, tam jakaś grupka ludzi się bawi, jakiś Modern Talking, coś tam. I słuchamy, a tam niewiara leci, nie? Ja mówię, kurde, co jest? A to miało wtedy, nie wiem, no z 30 tysięcy na YouTube jest 40 może. I ja mówię, co jest? I tak słucham, wiesz. Mówię, no kurde, tu niewiara. Za chwilę, pamiętam, wróciliśmy do Łomży. Gdzieś tam jedziemy, znowu niewiara na pierdziela gdzieś na parkingu. I powiem ci naprawdę, ten numer zaczął być grany. I ktoś napisał, kto z Radia Plus w komentarzu. I raptem się tam zrobiło parę tysięcy lajków. I ten numer zaczął naprawdę nabierać tempa. Nie od razu, ale właśnie przez te wakacje. Przez te wakacje ten numer tak nabrał tempa, on tam był cały czas na pierwszym miejscu w tym radio. A to było jeszcze wtedy Plus grało Disco Polo, teraz już chyba nie gra. Jakoś to się zmieniło, nie wiem, no ale mniejsza o to. I no i po wakacjach już był taki okres, że ta niewiara zapierdzielała. Ja też miałem tak, że dostawałem telefony dosłownie co chwilę, jak trochę dłużej już rozmawiałem, o koncert oczywiście. Aha. Jak trochę dłużej z kimś rozmawiałem, to już miałem kilka nieodebranych. Więc zaczęło się wtedy tak mocno, oczywiście różne propozycje, no i tak samo ze wszystkich telewizji, wiesz, już, żeby wysłać tą piosenkę na wywiady jakieś. Mhm. No i wtedy już się zaczęło tak bardzo, bardzo mocno. Duży to był szok wtedy? Duży to był szok, ale no to jeszcze wtedy nie zdawaliśmy sobie w ogóle sprawy, że to będzie aż tak, naprawdę, nie zdawaliśmy sobie w ogóle sprawy, że to będzie aż tak. My mieliśmy jeden zasadniczy problem. No. My mieliśmy cały następny sezon sprzedany weselami. Ja nie wiedziałem, co zrobić. Ja nie wiedziałem, co zrobić. No jakby niestety. Bardzo szkoda mi było ludzi, z którymi mieliśmy podpisane umowy. Aczkolwiek no stwierdziłem, że jeżeli my nie pójdziemy, no przecież no nie da się tak, że będziemy tutaj, nie wiem, w piątek zagramy dwa koncerty, w niedzielę zagramy dwa plenery, a tu pojedziemy, Kuźma, na całą noc na wesele? No. Bo przecież to bez sensu. Jeszcze jak to zrobić logistycznie, nie? No dobra, logistycznie już tam jakoś tam, wiesz, ale no to jest bezsens totalny, nie? No i stwierdziliśmy, że po prostu zrobimy drugi skład i że trzeba się jakoś z tymi ludźmi dogadać. No i się dogadaliśmy, no, z tymi 40 parami chyba wtedy. No wiesz, to nie jest śmieszne. No my jakby oni się też pewnie, wiesz, cieszyli, że Jezu, to oni będą grali nas na weselu. Ja się naprawdę starałem z całego serducha, żeby tam, wiesz, im zapewnić, nie wiem, czy jak nie, ten zespół, który stworzyliśmy, naprawdę z dobrych ludzi, no to starałem się dzwonić, coś tam im załatwiać, za jakieś tam mniejsze pieniądze i tak dalej. No i z reguły to się udawało. Jeden mieliśmy taki problem, że tam chłopak się uparł, ale w sumie to nie wiem, po co się uparł, bo bez sensu. Nawet wiem, straszył różnymi rzeczami i się okazało, że no nic tego po prostu nie było. A myśmy się tylko przejmowali, ty wiesz. No ja wiem, jak to wygląda, nie? Tym bardziej jak jeszcze nie wiesz, co cię może ale czekać. Ale no nie? Po prostu stwierdziliśmy, że absolutnie. Już wtedy w ciemno poszliśmy, że cały sezon wycinamy i po prostu bierzemy koncerty. Mhm. No to ostatnią i jakby przełomowym takim momentem, żeby podjąć tą decyzję, był właśnie Sylwester, gdzie w święta graliśmy. Pierwszy dzień świąt dwa koncerty, drugi dzień świąt dwa koncerty. Między świętami a Sylwestrem graliśmy jeszcze, jakiś tam była tam jakaś sobota, to też graliśmy, kurde, dwa koncerty. I graliśmy Sylwestra całonocnego. Powiedzieliśmy, koniec. Gramy takich rzeczy. Jak możemy grać, wiesz, koncerty, gdzie przychodzą ludzie, płacą za bilet, całe sale są, a my tutaj będziemy się tak naprawdę no, bezsensownie męczyć całą noc, no to nie ma sensu. Mm-hmm. No. Czyli jednym hitem potrafiliście wbić się już do świadomości ludzi tak naprawdę. Już wtedy. Tak, to było ile? 10 lat temu? 12 jakoś, nie? No jakoś... 2012, 2013. 13, niewiara, mm-hmm. 13. No to 11 lat temu. No ale wiesz, no my od razu po niewiarze tak naprawdę w październiku wyszło Kocham się w Tobie, czyli jakby następny, mm-hmm. następny hit, nie? I potem must be the Music. I potem było Must Be the Music. Skąd taka decyzja w ogóle, żeby iść, skoro i tak już byliście gdzieś tam widoczni i już się rozdzwoniły telefony, wiesz co, to po co jeszcze tam? To było też już jakby po nawiązaniu współpracy tam z naszym wtedy ówczesnym menadżerem. Mm-hmm. Który dostał propozycję, żebyśmy my akurat wystąpili tam. Okej. Okay. Sami, znaczy nie, może inaczej, żeby nie przekłamywać tego, co było, bo no tam z produkcji ktoś tam do niego zadzwonił, że chciałby inny zespół disco, którym on tam wtedy operował, czy którego sprzedawał po prostu, mhm. ale tamten zespół już był wcześniej w programie i on mówi, ale słuchajcie, oni byli, to może jeżeli chcecie bardzo, to oni pójdą, ale mam jeszcze petardę jakoś, nie? No i kto? No to Piękni Młodzi. No i zobaczyli i wzięli nas na ten casting. No i my tak na początku się trochę baliśmy, że nas zjadą i w ogóle, wiesz, no a się okazało, że dotarliśmy do finału.
Chociaż nie wiem, no w mojej opinii tam wszystko było pod górkę dla nas robione. Naprawdę, uwierz mi, że wszystko kuźwa, łącznie z mikrofonami, z odsłuchami po prostu. A to czuliście się, że jesteście jakoś tam? Ja nie wiem, no ja ci powiem, ja naprawdę, przynajmniej mi się wydaje, że potrafię śpiewać i potrafię śpiewać czysto, to tam wyszło kurwa, że w ogóle nie potrafię śpiewać. Okay. No nie wiem, nie słyszałem siebie, może się zestresowałem, może co, ale naprawdę, no dla mnie była po prostu tragedia, jedna wielka tragedia, ale no suma summarum. A to co, telewizja ustawia takie obroniliśmy tematy? Obroniliśmy się. Nie, według ciebie? Nie wiem, być może to była moja wina, ale no nie wiem, ciężko. Nie, absolutnie nie obwiniam nikogo, bo to suma summarum wyszło dobrze, nie? Mhm. Ale jakby coś takiego mi w głowie pozostało, że po prostu... Nie wiem, mnie się zawsze takie talent show i takie ogólnie programy kojarzą, że możesz mieć talent, ale jak nie masz super historii, to i tak ale cię wykopią. Ale to jest tak, nie? To jest... A to jest absolutnie wszędzie i my też to widzieliśmy, ale no wiesz, no te programy jakby mają, te programy rządzą się tym, no tam talent to jest jedna sprawa, ale wiesz, robiąc kolejną, którąś tam z kolei edycję, nie wiem, 18, no to jednak oprócz talentu potrzebne jest coś jeszcze, a jeżeli nie ma zespołu typu na przykład Enej albo Lemon, czyli takiego, który wchodzi i rozpierdala system na łopatki, nawet na próbie. Wiem, bo byłem na przykład, bo tam wtedy chyba Lemon występował przy naszej edycji. No stary, to jest w ogóle... Inna bajka. No inna bajka. Byłem tak samo na koncercie Enej. To są ludzie niesamowici. I jako zespół, i jako każdy z muzyków. Więc no mówię, jeżeli wchodzi taki zespół, no to po prostu oni nie potrzebują żadnej historii, bo tam oni po prostu historię piszą na scenie. A jeżeli nie ma rzeczywiście kogoś takiego... No to wiadomo, że historie w telewizji się sprzedają. Się sprzedają dobrze, no. No tak. A u ciebie, według ciebie, jest więcej talentu czy więcej pracy w tym, co ty robisz? Myślę, że więcej pracy. Czyli można sobie dużo rzeczy wypracować. Mimo tak naprawdę. Wszystko więcej pracy. No tak, no wiesz, ja tak naprawdę talentu. No są ludzie, którzy od razu potrafią śpiewać. Ja od razu nie potrafiłem śpiewać tak naprawdę. Coś tam delikatnie, ale to absolutnie nie było na zasadzie, że wow, nie? Że tam ktoś, nie wiem, jakiś taki naturszczyk jest po prostu. Jakby teraz też rozmawiamy o śpiewaniu. Że raptem, wiesz, weźmie mikrofon do ręki, nigdy nie śpiewał, a zaśpiewa, no coś po prostu fajnie, nie? Mimo, że nawet nie wie, że śpiewa fajnie, no to zaśpiewa. No ja takim nie byłem. U mnie niestety była ciężka praca. Jak dochodzi się właśnie do takiego momentu, w którym ciężką pracą zaczynasz śpiewać czysto i jesteś z siebie zadowolony? Jak wygląda? Ty dużo lekcji śpiewu na przykład brałeś? Dużo. No ja, wiesz, i dużo lekcji śpiewu brałem i na jakieś warsztaty jeździłem. Mm-hmm. W sumie dalej się kształcę. Dalej. Cały czas? Tak. No. Dalej mi jest mało. Ale no też miałem przerwy, wiesz, ale no dużo, naprawdę. Ja naprawdę ćwiczyłem codziennie przez godzinkę swego czasu, jak tam się przygotowywałem na studia wokalne, więc no dużo. Dobra, wrócimy sobie jeszcze do tematu w momencie, w którym nagraliście piosenkę Niewiara i tak dalej, mniej więcej do tego momentu. Wy od zawsze mieliście w zamiarze to, że to będzie disco? Czy jednak nie mieliście jakby sprecyzowanego, że będziecie szli w tą stronę? Nie, w ogóle nie było mowy o jakimś innym. Że tak się wyrażę, gatunku. Tylko, że to i koniec. No bo jakby nam, wiesz, my jak graliśmy wesela, to jakby nam bez sensu było robić cokolwiek innego. No bo nie było tak naprawdę takiej potrzeby. No nie czuliśmy się ani, wiesz, kapelą rockową, ani jakby nie mieliśmy, w duszy nam nie grała inna muzyka, raczej nam grało jakieś takie italo disco, wiesz, disco, no i po prostu które disco. Teraz w ogóle wraca do łask, takie italo disco, nie? Italo disco, super, no ale no my jakby, właśnie my robiąc Niewiarę, jakby za wszelką cenę chcieliśmy się wzorować właśnie na takich zespołach jak Modern Talking na przykład, nie? No i tam myślę, że elementy w samej aranżacji się tego troszeczkę znajdują. czekaj, bo mam pewien blok teraz, blok mózgowy, o którym wspominałem, że mogę właśnie mieć, więc muszę sobie wrócić do pytania, które chciałem zadać. Właśnie. Jak
zabraliście się za to, wyszła już ta niewiara, zaczęło się to wszystko napędzać, to mieliście ludzi wokół siebie, którzy mówili, Jezu, jaki przypał, żeby robić w ogóle disco polo i przestańcie, czy to było... Nie, raczej, raczej nie. Wspieranie nie, i wiesz, my mieszkamy na Podlasiu, znaczy no mieszkaliśmy na Podlasiu wtedy. Łomża, więc, nie? Łomża, więc tam no wszyscy tam słuchali, wiesz, oczywiście disc, wiadomo, że tam wiesz, ten to raper, ten to coś tam, wiesz, coś tam jeszcze innego, ale się kurwa najebali, no i czego, no i wiesz, dawaj Mordo Boys, dawaj, wiesz, lecimy z tematem, nie? No tak, no jak to disco polo zawsze, ale nie było nigdy żadnych takich, że tam ktoś się wstydził czy coś. Mieliśmy jakieś tam komentarze, wiesz, no to zawsze tak jest, ale nie, jakby ze znajomych nie było takich oporów. Jak zaczyna się ten rozpęd cały i zaczynacie być znani, rozpoznawalni, zaczynacie grać coraz więcej koncertów, dużo zmienia się w życiu i w podejściu do życia? Odbija trochę palma wtedy, czy nie? No myślę, że tak. Jak ci odbiła palma wtedy? Odbiła mi palma, wiesz, dużo imprezowałem. Tak człowiek też w pewnym momencie... No trochę brzydko zaczął też innych traktować, wiesz, tak troszeczkę z góry, no ale myślę, że przebrnąłem przez to, wyciągnąłem wnioski i uważam, że właśnie no przede wszystkim w takiej branży potrzebne jest bardzo dużo pokory, bardzo dużo pokory, bardzo dużo spokoju, bardzo dużo cierpliwości, ale uważam, że każdy powinien przejść taki etap, żeby też się wyszaleć. Żeby też zobaczyć, że wiesz, żeby też mieć wspomnienia i żeby też mieć co wnukom opowiadać, okay. Żeby tak naprawdę nie chciały nawet wierzyć w to, co dziadek mówi, nie? No i taka jest prawda, no. Ale nie, ale jeżeli o to pytasz, to tak, miałem takie momenty, że ta palma jednak odbiła. Żałujesz jakiejś sytuacji z tamtych czasów? Czy się już rozliczyłeś z takim czymś? Nie, myślę, że się rozliczyłem, myślę, że tam wiesz, no jakieś tam różne były utarczki słowne, wiesz, z niektórymi ludźmi, aczkolwiek zawsze jak tam po, nie wiem, po latach, czy tam po jakimś czasie się z nimi spotkałem, to wiesz, no czas leczy rany, nie? Ja tam nigdy nikomu jakiejś tam ogromnej krzywdy nie zrobiłem, więc tak naprawdę wystarczyło usiąść, wiesz, pogadać, pośmiać się, a tam było, minęło, wiesz, no i tyle. Także no, żałować nie żałuję, ale teraz już bym na pewno nie postąpił w taki sposób. Teraz byłoby inaczej. Znaczy, no to chyba z wiekiem przychodzi dojrzałość, nie? Jak, no myślę, że jak tak. Jak wyżeście zaczęli być, rozpędzać się, no to ty miałeś źle 20 parę lat. Tak, nie? Wiesz, my też tak naprawdę zachłysnęliśmy się tym. My tak naprawdę w pewnym momencie no, żyliśmy tym zespołem. Wręcz my częściej spędzaliśmy czas w trasie. Jezu, częściej w trasie. My cały czas byliśmy w trasie. My jak naprawdę mieliśmy swój boom, to w ciągu 2 miesięcy zagraliśmy 100 koncertów. No, graliśmy naprawdę poniedziałek, to jest wtorek. 60 dni. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela graliśmy koncerty. No. Nie? I to nie to, że po jednym. No wiadomo, poniedziałek, wtorek, po jednym, no bo to wiesz, jakieś tam nadmorskie miejscowości, ciężko było coś jeszcze znaleźć. A też bez sensu jest tak, wiesz, naginać. Ale no mówię, no 50 koncertów w ciągu, wiesz, 2 miesięcy to jest dużo. To jest wtedy dużo. Byliśmy 3 lub 4 dni w domu. To musiał lecieć strumyk kasy wtedy przecież. No tak, nie. Kasa leciała i nie było jakby czasu i no, go wydawać. No nie, no wiesz, kasa leciała, ale też została, jakby też była w międzyczasie wydawana, no bo wtedy też się pojawiło takie imprezowe życie. Aha. Więc wiesz, no różne pokusy czekają. Jak się dużo kasy zarabia. Tym bardziej, jeżeli się żyje życiem rock'n'rollowca troszeczkę, nie? No, można tak powiedzieć, że disco polowcy chcieli żyć życiem rock'n'rollowca, nie? Chcieli prowadzić rock'n'rollowe życie. To się też trochę udawało, ale no mówię, no już jakby to już jest tak naprawdę za mną i tyle. Ale... Wy nie byliście za bardzo gotowi na to, co was czeka. Kompletnie. Chcieliśmy, na pewno tego chcieliśmy, ale nie byliście czy byliśmy gotowi? No. Myślę, że nie, myślę, że też po prostu byliśmy młodzi, nie? I to też musieliśmy się tego trochę wszystkiego nauczyć, a przez to, że było bardzo dużo tych koncertów, obowiązków różnych, czy wywiadów, czy nie wiem, czy teledysków, jeszcze w międzyczasie piosenki nagrać, jakieś, wiesz, zapowiedzi, a jeszcze jakieś domowe obowiązki swoje, no to tak naprawdę no, ciężko było złapać kontakt z rzeczywistością, nie? Jak mieliśmy wolny czas, no to na wakacje. Jak wracaliśmy, to od razu, wiesz, do roboty i tak dalej. A więc no... Ciężko było. Ciężko. Znaczy ja to jakby wspominam bardzo mile, ale wspominam ten czas jako
jako czas takiego nieogarniętego Dawida. Mhm. Że ja, no ciężko mi się było, ja po prostu nie potrafiłem się ogarnąć, chciałem się ogarnąć, chciałem zacząć, nie wiem, się dobrze odżywiać, chciałem zacząć, wiesz, coś ćwiczyć, trenować, no wziąć się za siebie w jakiś sposób, ale no ja nie potrafiłem, nie wiem, po prostu nie mogłem. Cały czas, wiesz, cały czas te koncerty, cały czas te demony za mną chodziły i, no i nie dałem rady, no tak. A to młodu, w sensie, jeżeli chodzi na przykład, jak się cofniemy do technikum, gimnazjum, ty byłeś krótko trzymany w domu przez rodziców i raczej było na przykład tak, że o tej godzinie wracamy, czy... No wiesz co, tak, do pewnego momentu tak, aczkolwiek no mój tato siedział. Był, pracował w Ameryce. Mój tata pracował w Ameryce. Ja to wytnę teraz tak na, ja to wytnę na TikToka i to zrobimy tylko. Mój tato siedział i masz od razu załatwiony pudelek, nie? Nie no, mój tata był, wiesz, mój tata pracował w Ameryce, a tak naprawdę no mnie na miejscu od tam 10 roku życia mama wychowywała tutaj. Czy mama krótko? No mama krótko trzymała. Jak miała być ta godzina, no to musiałem być, były zasady w domu, no ale później te zasady już tak były, wiesz, troszeczkę naginane, że tam jakaś, mamo to ognisko, mamo to to, dobra, to okay. Ale wróć, ale wiesz, coś tam i... Ja jakby bardzo, bardzo miło to wspominam. Nie, bo tak sobie pomyślałem, że jak opowiadasz właśnie takie sytuacje, że wiesz, że było tango, balet i tak dalej, to często jest tak, że nie byłem zerwany ze smyczy, okay. Absolutnie, nie byłem zerwany ze smyczy. Ja też sobie lubiłem troszeczkę naginać tą pałkę całą, okay. Która wiesz, i też często po głowie... Dostawałem, bardzo dużo się buntowałem swego czasu i u mnie było, wiesz, najpierw prośba, potem groźba, potem płaczem i tak dalej, ale moja mama była zawsze nieugięta, no i tyle, ale nie, ze smyczy nie byłem spuszczony, ja tak naprawdę właśnie jak od 18 roku życia zacząłem grać te imprezy, zacząłem jeździć na różne, wiesz, imprezy firmowe i tak dalej, to ja widziałem, co tam się dzieje, często też tam zostawałem, często też jako ten muzykant zostałem, byłem zapraszany do stołów, jasne. Wiesz, na wódeczkę, żeby się napić ten, no to wiadomo, no młody chłopak korzystał z tego. No jak najbardziej, jakby jest to zrozumiałe, nie? No. Czy te rzeczy, o których powiedziałeś, że balety, pieniądze, presja, cały czas poza domem i tak dalej, to są składowe, które spowodowały ten rozpad waszego małżeństwa? Czy tam się zadziało jeszcze coś bardziej? Wiesz co, nie chciałbym o tym w ogóle rozmawiać tak naprawdę, no rozeszliśmy się i tyle. Myślę, że to miało bardzo duży wpływ na to wszystko. No i już. A dużo uważasz, że straciłeś finansowo i wizerunkowo w momencie, w którym stwierdzono, że już nie należysz do zespołu? Zajebiście dużo straciłem. Wiesz, ja tak naprawdę na początku sobie z tego nie zdawałem sprawy. Zdałem sobie sprawę dopiero po wypuszczeniu kilku kawałków tak naprawdę, no bo zostałem, że tak się wyrażę, przekręcony przez zespół i nie tylko przez zespół. To znaczy? No jeszcze... No to, że przekręcony? No po prostu wiesz, no wydymany za przeproszeniem, okay. O tak, no bo jakby miałem tak naprawdę te słowa i tak dalej, ale oni sobie wymyślili jakąś historyjkę. I tak naprawdę ja już no nie miałem jak z tym walczyć, nie? No ale to co, to powiedzieli, że no już nie należy do zespołu i co, jakbyś przyjechał no na koncert, już. I tak naprawdę już. No i wszystko. I jakbym przyjechał na koncert, to koncert jest podpisywany przez agencję. No. No i agencja po prostu stwierdza, że ten pan tutaj nie występuje, bo tu zespół to jest jakby te osoby i okay. Koniec, nie? I tak to by wyglądało. Poza tym ja też nie chciałem takich historii, no bo to dla mnie to było bez sensu, nie? A też myślałem, że będę mógł jakby, wiesz, powalczyć gdzieś tam w sądzie i tak dalej, a okazało się, że bez sensu to wszystko było, tylko wyjebaliśmy kasę na prawników. Okej, okay. Ale wracając do tego, czy straciłeś dużo, że sobie uświadomiłeś właśnie? Bardzo dużo straciłem. Właśnie tak jak mówię, dopiero po wypuszczeniu kilku piosenek okazało się, że ja jakby muzycznie jestem tak naprawdę na dnie. Że niestety od tego dna trzeba się zacząć odbijać, jeżeli chcę no istnieć na tej mapie koncertowej, jeżeli chcę zacząć, wiesz, robić koncerty, no i robić przede wszystkim wyniki na YouTubie, nie?
No, więc no, wtedy tak naprawdę, w pewnym momencie bardzo mocno się podłamałem przez to, że te piosenki w ogóle mi nie szły, a wydawało mi się, że robię coś dobrego, nie? Ale no, w pewnym momencie już też się jakby zapętliłem w tym, bo zacząłem robić i wydawać jakieś takie bezsensowne rzeczy, z, okay. z których w ogóle nie jestem zadowolony. No, ale później jakimś takim fajnym zbiegiem okoliczności poznałem ludzi, którzy mi tak troszeczkę tą ścieżkę kariery naprostowali, nakierowali, pomogli bardzo dużo. Przede wszystkim Tomek TKM, bardzo dziękuję, z którym zresztą cały czas współpracuję. No i powolutku jakoś tak, wiesz, i wizerunkowo, i jeżeli chodzi o te piosenki, jakoś to się fajnie w dobrym kierunku zaczęło iść. To z czego ty w tamtych czasach mniej więcej żyłeś? Jeżeli było już tak, że oni grali te koncerty? No tak naprawdę zżyłem z tego, co miałem gdzieś tam odłożone, miałem gdzieś tam, wiesz, zarobione, no bo biorąc pod uwagę koncerty, to ja tak naprawdę do 2023 roku, można powiedzieć, zagrałem przez te całe 3 lata, 20, 21, 22, zagrałem, nie wiem, no może ze 4 koncerty, takie, wiesz, płatne, nie? No i to też nie były jakieś duże pieniądze. To nie było już takiego stanu u ciebie, że pierdolę, ja już nie dam rady. No było oczywiście, nie raz. Zmieniam robotę, idę na etat. Cokolwiek. Nie raz, no przecież ja już chciałem, kurwa, kupować jakieś, wiesz, koparki, nie wiadomo co, już tam rozmawiałem ze znajomymi, którzy się na tym znali. No. Jakieś, kurwa, nie wiem, kostki brukowe, ale mówię, no gdzie ja z takimi rękami do kostki brukowej pójdę, nie? Nie dam rady. Wiesz, mówię jakby poważnie, no też myślałem o tym, co tu by jeszcze można było dalej robić. Kombinowałem, też jakieś tam były nietrafione inwestycje różne. No i co? No i ale w pewnym momencie stwierdziłem, nie, no biorę się za to, co potrafię najlepiej. I tak naprawdę wtedy dzięki tam temu, że się zmotywowałem i tak dalej, no w ciągu kilku miesięcy mi się to udało, nie? Już tak od momentu takiej motywacji. No czyli od momentu, w którym, nie wiem, powiedzmy stwierdziłeś, że powracasz do nazwy piękni młodzi. Tak, to właśnie od tego momentu. No stwierdziłem, że już pierdzielę to wszystko, nie? I jak to jest prawnie rozwiązane? Bo ja wiem, że ty jakby jesteś autorem tych piosenek, więc możesz je wykonywać. Normalnie można sobie to w zajęcie sprawdzić. Tak. Nawet to pokazywałeś z tego, co widziałem. Nazwę wymyśliłeś ty, na co masz dowód, że wypowiadasz to też w wywiadach i inni no, to nie tylko ja to nie? wypowiadam w tak, wywiadach. Tak, i inni to jakby potwierdzają, nie? Więc tylko i wyłącznie na zasadzie znaczy, tego... Znaczy ja ci powiem tak. No? Prawnie to w ogóle nie zostało rozwiązane. Nie ma na to żadnego kwitu. Ale to nie ma chęci z jednej i z drugiej strony? Czy nie było w ogóle prób? Jak to wygląda? To jest w tym momencie jakby moim zdaniem awykonalne. Jeżeli chodzi o prawa do nazwy, to jeżeli zakładaliśmy to ten zespół wszyscy, nie ma na to żadnego dokumentu. To nikt, ani mi, ani tym dwóm osobom, które też ten zespół zakładały, nie ma prawa zabronić posługiwać się nazwą Piękni Młodzi. Czyli jesteście ewenementem na skalę kraju? Żeby... Ja myślę, że nie jesteśmy ewenementem, że tak naprawdę wiele zespołów może mogłoby tak robić, ale no mówię, gdyby i byłaby inna sytuacja, gdybyśmy na przykład mieli jakąś umowę podpisaną ze sobą, że wiesz, no są takie umowy, nie wiem, nie jestem prawnikiem, nie znam się na tym, ale wiem, że byłaby inna sytuacja, gdybyśmy mieli to uregulowane prawnie. A że my nie mamy uregulowanego prawnie, no to jakby liczy się to, że zaczęliśmy razem, kontynuowaliśmy i teraz jak ktoś chce, proszę bardzo. Ja jakby nie widzę innej możliwości. No ja nawet gdybym dostał jakiś zakaz, w co w ogóle wątpię, zresztą my się nawet gdzieś tam wypowiadamy, my, czyli ja i tam reszta członków tego zespołu, wypowiadają się w taki sposób, że no każdy z nas ma prawo korzystać z tej nazwy i tyle. I tak po prostu I na tak chwilę obecnie jest. No i tak jest, że są jakby dwa zespoły. Aczkolwiek też no już w tym momencie trzeba wziąć pod uwagę to, że zarówno ja, jak i tamten zespół ma po prostu inny repertuar już, nie? Więc no jakby od 2020 roku ja mam inne numery, oni mają inne numery. Każdy sobie gra na swoim podwórku, a uważam, że imprez jest tyle, że
Nie zabraknie nikomu. Nie kumam. Gorzej, jak ktoś przyjdzie na piękni młodzi Dawid Narożny, a przychodzi na tych drugich, bo się a pomyli. A to się zdarza. Zdarza się. Tak, no. Docierają do ciebie takie sytuacje, że kurde, miało tak, nie być nie, Dawida, nie, nie, a nie, jednak nie. Jestem tu, gdzie jest Dawid. Nie. Aż tak to nie. Ale zdarza się, że tam ktoś chce jakieś inne piosenki. Okej. Kumam. Ty byliście przez długi czas ulubieńcem Pudelka. Jak ja sobie zacząłem szukać ciebie po imieniu i nazwisku, to pierwsze, co to mi powyskakiwało, Pudelek, to jest 5 stron, na każdej stronie jest chyba po 10 artykułów, więc tego jest naprawdę sporo. Nie będę roztrząsał tego, co tam wszystko, co było tam pisane i na jakie tematy. Natomiast pytanie jest w tym wszystkim takie, bo to były takie, no, dramy stricte podsycane właśnie przez i przez ciebie, i przez drugą stronę, dokładnie, i jeszcze przez portale plotkarskie. Czy wy w ogóle kiedykolwiek spotkaliście się w sądzie, poza sprawą, powiedzmy, rozwodową, żeby walczyć o, nie wiem, oczernianie się nawzajem albo inne takie rzeczy? Czy to wszystko jednak było tylko i wymiana uprzejmości? Ja się już jakby nie wypowiadam na ten temat. To jakby z mojej strony wszystkie sprawy zostały zakończone. Uważam, że jakby ja już zakończyłem pewien etap w życiu. To właśnie widziałem. Nie chcę mieć już, wiesz, nic wspólnego w ogóle. Stwierdziłem, że już się nie będę wypowiadać w ogóle na ten temat. Niech sobie ludzie myślą, co chcą. Ja sobie idę do przodu swoją drogą i absolutnie omijam szerokim łukiem. No to będzie do ciebie wracało. Nie, to będzie wracało. Tak, właśnie dlatego ja powiedziałem, że absolutnie, bo różne rzeczy do mnie docierają i tak dalej, ale ja już nie chcę. Już powiedziałem basta, stop, dziękuję, zdrowie mi się z tym żyje. I wiesz, i no po prostu już dla mnie to już jest koniec. Czyli tak, to oświadczenie, które ostatnio na Instagramie wrzuciłeś, to jest z twojej własnej woli, czy to jest oświadczenie wymuszone w pewien sposób? Znaczy nie, ono nie jest absolutnie niczym wymuszone, powiem tak. Czyli po prostu to była twoja inwencja twórcza. Nie jest ono niczym wymuszone. Okej, dobra. Zostawmy już w takim wypadku ten temat. Chciałem pogadać o twoim romansie z rapem. O! Skąd w ogóle... Myślałem, że o innym. To już się przestraszyłem. Dobrze, że nie powiedziałeś. Chciałem porozmawiać o twoim romansie. I teraz się pootwierały klapki. A teraz... Yes. No. Nie, chodzi o romans z rapem, no, nie? No. Skąd w ogóle wyszła inicjatywa do tego, żeby nagrać z Sobotą i iść też w tą stronę? To było to, że chęć takiego odbicia się, że to teraz ja wam pokażę, że jeszcze się liczę, jeszcze potrafię zaprosić jakichś innych artystów i zrobić zamieszanie wokół swojej osoby muzyczne? No myślę, że to był... Czyli zadałem pytanie i ci odpowiedziałem. Tak, masz rację. Nie, no... Kurde, no z jednej strony mówisz bardzo dobrze, aczkolwiek tych argumentów za było jeszcze więcej. Przede wszystkim to, że ja od wielu, wielu lat tak naprawdę uwielbiałem Sobotę, jego twórczość, jego w ogóle głos, charyzmę i też jakby będąc jeszcze w trasie z poprzednim zespołem, z poprzednim składem, spotkaliśmy się nawet kilka razy, nawet tam jakieś tam kielichy ze sobą piliśmy, gadaliśmy. No i zawsze stwierdzałem, że on jest naprawdę zajebistym facetem, nie? Więc miałem o nim dobre zdanie i zawsze chciałem. Tylko, że wtedy były... Myśmy chyba nawet gadali ze sobą wtedy, coś tam. Ale wtedy była w ogóle taka sytuacja, że nie było takiej możliwości. Wiesz, on był na topie w rapie. On był naprawdę wtedy bardzo, bardzo wysoko. On tam rozpierdzielał wszystkie kluby i w ogóle, no, Sobota to był, wiesz... naprawdę mega, był mega... mainstream taki... Mega, mega wysoko, nie? Jak nie najwyżej w pewnym momencie. No, a później jakoś było tak, znaczy i ja zawsze chciałem z nim zrobić, dlatego zawsze mówiłem, że jak rap, to ja bym widział, że jakbym z rapem widział w ogóle cokolwiek, to tylko i wyłącznie z Sobotą. No i właśnie myśmy się spotkali na Prime, bo walczyliśmy na jednej gali. I tam tak naprawdę o tym nie gadaliśmy, ale też tam się jakby załapaliśmy jakiś kontakt. I co tam było dalej? I ja w pewnym momencie gdzieś tam, jakieś tam, nie wiem, z rok wcześniej przed tym duetem napisałem jemu jakiś komentarz. Gdzieś tam pod jakimś postem, nie? Że dawaj sobie, coś tam zrobimy razem.
Myślałem, że on przeszedł bez zecha, ale okazało się, że Sobota to widział gdzieś tam, mm-hmm. nie? Czy tam jego żona to widziała. I jakoś później też gdzieś tam się spotkaliśmy na jakimś afterze i nasze żony ze sobą rozmawiały na ten temat, że chodźcie, coś tam zrobimy i tak dalej. No i my się tam raz do nich odezwaliśmy, ale jakby to pozostało bez echa. I potem jakoś znowu z ich strony wyszła inicjatywa. No to mówię, mówię, teraz albo robimy, albo już się więcej nie odzywam, bo tylko na durnia wychodzę, wiesz, mhm. i tak dalej. No ale okazało się, że oni są chętni, właśnie się wtedy umówiłem na rozmowę z Sobotą, Michałem, i pogadaliśmy. Mówię, dobra, to ja mam w sumie propozycję, ci wyślę. Wysłałem mu, ja mówię, kurwa, zajebiste. Mówię, robimy. A ja się mu bałem to w ogóle wysłać, wiesz. Mówię, no jesteś taka słodka z Sobotą, wiesz. No tak, mówię, ja pierdzielę, jak to w ogóle będzie, jak on się odnajdzie w tym, nie? Mhm. Okazało się, że odnalazł się świetnie, aczkolwiek powiem ci, jak wyglądała historia zgrywki z Sobotą, że my mieliśmy zgrywkę na przykład jutro i dzisiaj wieczorem ja do niego dzwonię, bo Michał, bo tam nie ma jeszcze twoje zwrotki, ja bym chciał zobaczyć, jak to wygląda, wiesz, jakbyś mógł mi podespać, ty mordę, ja właśnie kończę, nie? Mówię, Michał, ale wiesz, no, na 10 jesteś umówieni w studio, spokojnie, dam radę. I mi wysłał, po prostu tekst. No. Ja to czytam, mówię, nie no kurwa, abyś mógł mi coś tam nagrać, wiesz, ten, ty ja w pociągu jadę. Ale nie pomyliłem się jakby robiąc i w ogóle to był błąd w moich obliczeniach, że tam coś może być nie tak, bo ja wszedł do studia. Mhm. I zapierdzielił swoją zwrotkę, no to... Wiesz co, no rap to staje bardzo często w studiu tak naprawdę, na kolanie, nie? Naprawdę, super. Myślę, że i mi, i jemu ten numer bardzo dobrze zrobił. Pomogło wam obu. Pomogło nam obu. Bo obojgu z was zaczęło się znowu robić głośno w mediach muzycznych, mainstreamowych. Tak, bo podchwyciły to portale i hip-hopowe, i tak, hip-hopowe. Ten numer też ma, wiesz, 12 milionów na YouTubie, jeszcze roku nie ma, więc uważam, że jest to duży sukces. Mhm. Bardzo duży sukces, jeżeli chodzi o teledyski. Moim zdaniem jest to bardzo fajna piosenka, której no, chyba się nigdy nie będę wstydził. Ile zarabia taka piosenka, która ma 12 milionów wyświetleń na YouTubie? Pi razy oko. Ojejku, nie wiem, wiesz, to tak naprawdę trzeba było wejść, zobaczyć te wszystkie statystyki YouTube'a. Tylko czekasz na 20, aż wpływa jakby coś. Ja nie lubię, ja wiesz co, nie zajmuję się tym tak naprawdę. Mhm. Nie interesuje mnie to za bardzo. Wolę się zająć innymi sprawami. Jak mam potrzebę sprawdzenia, czy coś mi się zgadza, to wtedy to robię. Ale nie, że tam codziennie śledzę, wiesz, statystyki tutaj, coś. Nie. Okej. Chciałem podpytać o obecną żonę. Dużo jej zawdzięczasz, jeżeli chodzi właśnie o takie podniesienie cię do tego momentu, w którym jesteś aktualnie? Myślę, że tak. Przyłożyła do tego swoją rękę? No tak, na pewno, wiesz. Też miałem ciężkie momenty, gdzie miałem jakieś tam, nie wiem, jak to można nazwać, ale czy można to nazwać w ogóle, jakieś takie stany depresyjne. Też mi było ciężko i już sam nie wiedziałem, co mam robić ze sobą, nie miałem na nic ochoty. Tak naprawdę, no to wiesz, no wspierała mnie cały czas, nie? Ale to nie było tak, że jak miałeś takie stany, powiedzmy, to stwierdziłeś, że nie, no muszę iść po jakąś specjalistyczną pomoc? Czy wychodziłeś z tego nie sobie wiem, raczej ja sam? Ja nie mam czegoś takiego, że ja jakby, wiesz, potrzebuję tej specjalistycznej. Być może nie byłem w takim, nie wiem, no stadium, mhm. że po prostu czegoś takiego potrzebowałem, no bo wydaje mi się, że nie potrzebowałem. A może tak? Nie wiem. Nie sprawdzałem tego i na razie nie mam zamiaru. Czyli to ludzie wokół ciebie tak naprawdę wyciągnęli cię z takich stanów i... Ja myślę, że przede wszystkim ja sam sobie w głowie ułożyłem, bo ja musiałem sobie... Czyli sam sobie przekminiłeś dosyć mocno. Bardzo dużo rzeczy przemyśleć sam, bardzo dużo rzeczy ułożyć sam. Musiałem też chyba wielu rzeczy od nowa nauczyć. Przede wszystkim tej takiej, wiesz, konsekwencji, jakichś takich, nie wiem, realizowania małych zadań, mhm. ale realizowania, nie odkładania na później. No i musiałem się takiej pracowitości nauczyć na każdym polu, że tak się wyrażę. Mhm. Jakie są plany muzyczne na chwilę obecną u ciebie? Kolejne jakieś współprace takie, gdzie będzie głośno, czy... Nie, no chciałbym na pewno, żeby to były współprace, wiesz,
o których będzie głośno. Mam zaplanowane dwie bardzo fajne w tym roku. Mm-hmm. Oczywiście nie mogę powiedzieć, jakie. Ale to jest stary numer, nie? No, ale nie mogę o tym na razie powiedzieć. No i tak myślę, że w ciągu 2-3 tygodni premiera najnowszej piosenki. Mm-hmm. Ale w tym roku mam zamiar troszeczkę tych numerów wypuścić. Jeszcze ostatnie dwa tematy. Wracając jeszcze do poprzedniego wątku z zespołem. Żałujesz tego, co powiedziałeś na temat kolegów z zespołu? Po tym, jak spalili ci twoją maskę w radiu? Powiem tak. Myślę, że jest to odpowiedni moment, żeby powiedzieć, że żałuję jakby wszystkich rzeczy, które się działy medialnie. Widzę po czasie, że to było zupełnie niepotrzebne, ale jakby to, co powiedziałem i to, co o nich myślę, to tego absolutnie nie żałuję i bym im to prosto w ryj powiedział, szczerze. Mhm. Bo no, rozumiem pewne zachowania, ale no wiesz, ale już to, co oni tak naprawdę zrobili z tą podobizną, no to akurat tego nie rozumiem i też muszę powiedzieć, że po tej całej sytuacji było mi bardzo ciężko ogólnie, naprawdę. Zdołowałem się w chuj, no bo nie spodziewałem się, że wiesz, że w ogóle coś takiego może, nie wiem, że coś takiego w ogóle taki, nie wiem w ogóle jak to nazwać, taki incydent może być częścią programu. Programu, który prowadzą poważni ludzie, by się wydawało w poważnym, bo to jakby ludzie z radia robili, mm-hmm. więc w poważnym radio. Przysięgam ci, że gdybym ja miał coś takiego zrobić, nie wiem jak musiałbym być wkurwiony, nie wiem co by mi musiał ktoś zrobić, ale nigdy w życiu nie pozwoliłbym na taką w ogóle sytuację, na takie obrażanie kogoś, nie? No bo to wiesz, no to jest zdeptanie czyjejś podobizny albo spalenie. Nie wiem, no to dla mnie to jest. Ja sobie tego nie wyobrażam. No można kogoś, wiesz, wyzwać, na, nie wiem, jakoś coś o kimś powiedzieć, no ale palić podobiznę, no to już jest moim zdaniem słabe, nie? Dlatego tak jak mówię, żałuję medialnie, okej, ale jeżeli będzie okazja, znaczy już teraz to już w sumie mi się nawet nie chce gadać, ale bardzo chętnie bym mi to w ryj powiedział. Mhm. A wy nie przecinacie się gdzieś tam na tych swoich trasach, jak ty jeździsz nie, koncerty? Nie, wiesz co, na szczęście nie. O tak. Na szczęście nie. No, na szczęście nie. Okay. Bo jeszcze mamy pewne tematy do wyjaśnienia, więc aczkolwiek już powiem ci szczerze, mi się nie chce nawet. Już mi się naprawdę nie chce, bo to szkoda sobie strzępić ryja. Mm-hmm. Ostatni temat tak naprawdę na koniec. Ciężko jest być tatą dwójki dzieci, gdzie jedno ma się na co dzień, a drugie nie? Bardzo ciężko. Co jest najtrudniejszego w takim byciu tatą? Wiesz co, nie chciałbym rozmawiać na te tematy w tym momencie, ale no nie jest to łatwe. Wolałbym jednak mieć te dzieci cały czas przy sobie, mm-hmm. albo może inaczej, wolałbym mieć częstszy kontakt z obojgiem. O tak. Okej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.